i modlitwa świętego Franciszka, pieśń słoneczna. Najwyższy wszechmogący dobry Panie, Twoje sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jedynemu najwyższy one przystają i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z Panem, bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata, księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, chmury i pogodę i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc i jest on piękny i radosny i krzepki i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabości oraz prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twojej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie Mu z wielką pokorą, modlił się święty Franciszek z Asyżu. Cały czas Komunię Świętą przyjmują jeszcze księża kardynałowie, koncelebrujący z Ojcem Świętym Franciszkiem tę mszę świętą, która rozpoczyna jego posługę piotrową. Przypomnijmy może, że cała msza święta jest z uroczystości świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego. Obrzędy rozpoczęcia pontyfikatu odbyły się przed mszą świętą. Nałożenie paliusza, przekazanie pierścienia rybaka, symboliczny hołd sześciu kardynałów. Tymczasem później cała liturgia mszy świętej skoncentrowana już była na osobie świętego Józefa. Także w homilii Ojciec Święty pokazywał świętego Józefa jako wzór dla wszystkich wiernych, a także, a może przede wszystkim dla siebie, jako wzór tego, który ma strzec stworzenia. Jest to zadanie, które Ojciec Święty przekazuje każdemu z nas, strzec tego, co zostało nam powierzone przez Pana Boga, zaczynając od naszych rodzin, przez nasze środowisko pracy, przez naszych znajomych, aż po całą ziemię. Ojciec Święty o imieniu Franciszek
przywołuję tu przykład świętego Franciszka z Asyżu, tak bardzo kochanego przez Włochów. Jest też patronem, święty Franciszek jest patronem Włoch. Ojciec święty nawiązywał już do tego. W ogóle przez ostatni tydzień mieliśmy do czynienia z serią takich gestów, w których Ojciec święty podkreślał, jak bardzo chce być z Rzymianami, chce być z Włochami. Eucharystia, w której uczestniczymy, zakończy się śpiewem hymnu Tedeum, a po mszy święty Ojciec święty zdejmie szaty liturgiczne i w bazylice w pobliżu konfesji świętego Piotra przywita przedstawicieli oficjalnych delegacji z poszczególnych państw, które uczestniczą w dzisiejszej inauguracji, w dzisiejszym święcie całego Kościoła Powszechnego, Kościoła Katolickiego, w dzisiejszym dziękczynieniu Bogu za dar nowego pasterza, za dar kolejnego następcy świętego Piotra. Podczas Komunii Świętej ci, którzy śledzą transmisję telewizyjną, widzieli, jak wiele jest tu flag. Niektóre flagi, których pewnie nawet nie rozpoznajemy, flagi różnych państw afrykańskich. Oczywiście pewnie najwięcej może flag argentyńskich, ale właśnie bardzo dużo flag różnych państw z tak zwanego trzeciego świata. To po raz kolejny... Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy Twoim ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym chlebem. Otaczaj nas zawsze swoją opieką i szczesz w nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dominus vobiscum. Pan z wami. Sit nomen Domine. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Adiutorium nostrum in nomine Domine. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Spiritus Sanctus. Idźcie w pokoju Chrystusa. Mszę świętą kończy śpiew antyfony maryjnej Salve Regina. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Thank you.
rozpoczyna się śpiew uroczystego hymnu Te Deum Laudamus. Ciebie, Boga, wysławiamy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie transmisji inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, msza święta z uroczystości Świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego. Z Bogiem. Do widzenia.